Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelent. Pora najwyższa na jedenasty odcinek kursu. Ten dzisiejszy tutorial C będzie skupiony bardziej na praktyce programowania niż na poznawaniu nowej teorii. Po dwóch bogatych w treści odcinkach o funkcjach i wskaźnikach, pora nieco więcej posiedzieć w kompilatorze i przypomnieć sobie radość stworzenia tworzenia programów. Podczas nauki ważna jest ekwilibria, czyli równowaga. Nie wolno nam zapominać, że programowanie to przede wszystkim czas spędzany na tworzeniu różnorakich ciekawych aplikacji. Przedstawię dziś tak zwany klasyk, czyli zadanie, które pojawia się w zasadzie na każdym dobrym kursie programowania. Jeżeli równolegle z moim kursem uczestniczysz w zajęciach skodowania w Twojej szkole czy uczelni, to na pewno prędzej czy później spotkasz się z zadaniem wyznaczenia największej lub najmniejszej z kilku podanych liczb. Wykonanie tego zadania bardzo rozwija analityczne i abstrakcyjne myślenie, stąd pojawia się ono tak często w literaturze i na kursach. Napiszmy program znajdujący największą liczbę spośród powiedzmy trzech podanych z klawiatury czyli szukamy maksimum. Taka sytuacja znajdowania największej liczby oczywiście ma niezwykle często miejsce w różnego rodzaju aplikacjach, więc poznanie tego algorytmu jest rzeczywiście cenne. Na przykład piszemy grę NBA 2014 i potrzebujemy na podstawie bilansu meczów wyznaczyć zwycięską drużynę w sezonie zasadniczym w konferencji wschodniej ligi. Albo robimy licytację jakiegoś przedmiotu w serwisie aukcyjnym. Wygrać aukcję powinien ten, kto dał najwięcej pieniędzy. Przykłady oczywiście można mnożyć w nieskończoność. Ten algorytm jest też cenny dlatego, że przekonujemy się, iż jakość i elegancja rozwiązania zależy bezpośrednio od programisty. OK, zatem program zadziała następująco. Zapyta nas o trzy liczby, my wprowadzimy je z klawiatury, a program odpowie nam największa jest i tu poda właściwą liczbę. Zacznijmy od zrobienia zmiennych. Dla uproszczenia założymy, że będą to liczby całkowite, czyli integery. Choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby porównywać też liczby zmiennoprzecinkowe. Ale zróbmy dziś inty i niech się nazywają na przykład A, B, C. Gdyby tych liczb było więcej, to byśmy zrobili tablicę, ale skoro są trzy, to zachowajmy prostotę i niech to będą po prostu zmienne A, B, C. Ok, to zapytajmy z yautem. Podaj trzy liczby rozdzielone spacją. Dlaczego tak? No bo sin zrobię w taki sposób sin a dwa znaki strumienia b dwa znaki strumienia c to sprawi, że program będzie czekał na trzy liczby rozdzielone znakiem spacji albo entera. Użytkownikowi napisałem, żeby użył spacji, ale enter też by zadziałał. Czyli od razu wczytuje trzy liczby, zamiast pisać siout siin siout siin siout siin sześć razy. Będzie szybciej. OK, zatem po tej linii te trzy liczby siedzą już w pamięci komputera. No to teraz jak znaleźć tę największą z nich? Ludzie skonfrontowani z tym problemem zazwyczaj chwilę się zastanawiają i po przemyśleniu w większości odpowiadają mniej więcej tak. Mam znaleźć największą liczbę, tak? Największa z trzech podanych to będzie taka, która jest większa jednocześnie od dwóch pozostałych. Czyli jeśli na przykład a jest największe, to będzie większe od b i jednocześnie będzie większe od c. Czy ta logika jest słuszna? No, tak, maksimum to przecież największa liczba. Stąd kierując się takim tokiem rozumowania, zapiszemy: jeżeli if zdarzyło się tak, że a było większe od b i jednocześnie, tak więc spójnik and, prawda, a okazało się też większe od c. Jeszcze zamkniemy cały warunek w nawiasie, to wtedy wiem, że największą liczbą jest a. Stąd zapiszę cout największa liczba to a. No to teraz to samo dla b. Jeśli b było większe od a i jednocześnie b okazało się większe również od c, to wiadomo, że b jest największe i zapiszę również odpowiedniego ciałta. Ostatni scenariusz tym razem sobie skopiuję. C jest większe od a i jednocześnie c jest większe od b to wypisuje na ekranie, że największą liczbą jest właśnie C. No i wówczas najczęściej osoba mówi gotowe. Podajemy trzy liczby do programu, na przykład minus 5, 4, 12 i dostajemy prawidłowy wynik. 12 działa. Wtedy jednak proszę tę osobę o ponowne uruchomienie programu i wprowadzenie liczb na przykład takich 7, 7, 3. Największa z tych trzech liczb to 7, prawda? A nasz program nic nam nie odpowiedział. Dlaczego tak się stało? Jak myślisz? No, oczywiście od razu zauważamy w czym rzecz. 773 to przypadek szczególny, no bo dwie liczby są sobie równe, w związku z czym ten if A większe od B się nie wykonał, no bo A nie jest większe od B, tylko równe. I to jest pierwsza nauka płynąca z tego zadania. Nie możesz w programowaniu zadowalać się, w cudzysłowie, tylko działającym testem. Musisz rozważyć przypadki szczególne, czyli przewidzieć wszystkie możliwe scenariusze. Na przykład piszesz grę RPG i tworzysz akurat ekran ekwipunku postaci. Nie wystarczy, że można na nogi postaci założyć buty zwiększające jej szybkość. Ty musisz jeszcze przewidzieć, że może znaleźć się taki gracz, który spróbuje te buty szybkości założyć na głowę postaci w miejsce hełmu. Musisz przewidywać sytuacje nieszablonowe, przypadki szczególne. U nas w programie może się zdarzyć nawet tak, że ktoś podatrzy identyczne liczby. Bóg jeden wie po co ktoś szukałby maksimum wśród trzech takich samych liczb, no ale nie możemy dopuścić do sytuacji, że Twój program w ogóle nie odpowiada użytkownikowi. Jak się temu przyjrzeć na spokojnie, to stwierdzamy, że w zasadzie jeśli liczby są sobie równe, to nie ma znaczenia, którą wybierzemy jako maksimum. Najczęściej poprawimy ten kod w taki sposób, że dodamy znaki równości do tych ifów o w taki sposób. No ale gdy po uruchomieniu podamy 7, 7, 3. To dostaniemy informację, że 7 jest największe dwukrotnie. Czemu aż dwa razy? No bo dwa ify się spełniły, ponieważ a jest równe b, ten tutaj warunek się spełnił oraz ten. Jak najszybciej temu zapobiec? Ano, dopiszemy sobie słowo else, wówczas drugi if wykona się tylko wtedy, jeśli ten pierwszy się nie wykonał, a trzeci if wykona się tylko wtedy, kiedy ani pierwszy, ani drugi if nie były prawdziwe. Tutaj jeszcze mała uwaga. Oczywiście gdybym szukał minimum, to wystarczyłoby zmienić te znaki na przeciwne. Wtedy znajdę najmniejszą, a nie największą liczbę. Ok. Logiczne, dość zgrabne i co najważniejsze, odporne na przypadki szczególne rozwiązanie. No dobrze, pomijając przypadek, gdy ktoś zamiast liczby wpisze napis lub nie rozdzieli liczb spacją, ale to możemy póki co pominąć. Natomiast jest jedna wada tego naszego rozwiązania, mianowicie brak skalowalności, czyli możliwości komfortowej rozbudowy programu. No bo zobacz. Co gdybym chciał dodać do programu możliwość znajdowania maksimum z czterech liczb, a nie trzech? No, trzeba by wówczas rozbudować te istniejące już ify, no bo największa liczba spośród czterech jest większa lub równa od trzech pozostałych. Czyli wyglądałoby to tak. Widzimy, ile kodu przybyło. Przede wszystkim jest czwarty if, no i każdy z nich rozbudowany jest o następne człony. Zaczynamy tracić przejrzystość kodu i to rozwiązanie jest coraz mniej optymalne, a także bardzo nieeleganckie. Pomyśl, co by było, gdyby tych liczb było na przykład 20. Jak długie byłyby te ify? Oczywiście od pewnego momentu postaralibyśmy się wykorzystać pętle i tablicę, ale i tak byłoby to mało czytelne i nadmiernie rozbudowane. Czy istnieje jakaś lepsza i jednocześnie łatwiejsza w zapisie metoda? No, istnieje i to jest kolejna nauka płynąca z tego zadania. Otóż bardzo często jakość kodu zależy od pomysłu programisty. Będzie to też pięknie widać przy algorytmach sortujących, ale to później w kursie. Niemniej jednak, to jest prawda, niejednokrotnie liczy się pomysł i liczy się też prostota. Dlatego niektóre studia piszą gry wybitne i działające świetnie nawet na starszym sprzęcie, a niektórzy piszą niezoptymalizowane buble. Bo liczy się pomysł i pasja. Ciągła poprawa swoich kodów i niejako zmuszanie się do dawania z siebie mentalnych 100% są niezwykle cenną cechą w etyce pracy programisty. Popatrzmy na takie rozwiązanie. Chyba najprostsze i najbardziej eleganckie, jakie do tej pory wymyślono. Wymaga ono jednak pomyślenia na początku w sposób abstrakcyjny. Dlatego wiele osób nie wpada na ten pomysł jako pierwszy. Okej, okay, znajdźmy największą z trzech liczb. Zakładamy abstrakcyjnie w myślach istnienie czwartej szufladki. Nazwijmy ją M. Ta czwarta szufladka będzie przechowywała naszą wartość maksimum. Nie nazwę jej max, bo to jest słowo zarezerwowane. Tak samo jak nie zrobię zmiennej o nazwie int, prawda? Pokażmy sobie te trzy liczby na ekranie. Niech to będą a równa się 3, b równa się 8 i c równa się 5. I teraz idea jest taka. Na początku zakładam, że moje maksimum to pierwsza z lewej liczba, czyli zapiszę m równa się a. Zawsze tak zakładam w pierwszym kroku. I teraz zauważ, że mając zmienną m, wystarczy, że dokonam dwóch porównań. Sprawdzę, czy nie zdarzyło się przypadkiem tak, że b jest większe od mojego m. Jeśli tak, no to moim nowym maksimum, nowym czempionem, staje się teraz b. Ja mam tutaj 8 i 8 jest większe niż 3, stąd mój nowy czempion, moja największa do tej pory liczba, to już teraz jest 8. I na końcu sprawdzam, czy c nie jest przypadkiem większe od m. A widzę, że nie jest, w związku z czym nie muszę dokonywać zamiany. I to wszystko. Jedno przypisanie i dwa porównania. Po zakończeniu pracy algorytmu, w zmiennej m, mam największą liczbę. Więc pozostaje mi ją tylko pokazać na ekranie. Zróbmy to teraz w kompilatorze. Stare rozwiązanie dajemy sobie w komentarze. I do dzieła. Na początku dodajemy zmienną m do listy zmiennych. Teraz przypisuję m równa się a. No i dwa ify. Jeżeli b okazało się być większe od m, to wartość b zapisuję jako nowe maksimum. I teraz, jeżeli C okazało się być większe od M, no to moje nowe M to od teraz C. Na koniec C wypisujący M. Zwróć też uwagę, że nie muszę pisać tu większe lub równe, no bo jeśli liczby są równe, to też nie muszę dokonywać żadnej zamiany. W ogóle nie trzeba nic robić w takim przypadku. Zobacz, raptem trzy linie algorytmu przed wypisaniem wyników. Cóż za eleganckie i wręcz piękne rozwiązanie. A druga sprawa, dla czterech liczb. Ono nadal będzie seksowne, no bo zobacz, dla czwartej liczby D dopisałbym tylko kolejnego ifa. Czyli trzy liczby to trzy linie, cztery liczby cztery linie. A nie jak ostatnio takie rozbudowane ponad miary ify. A te algorytmy różnią się w zasadzie tylko pomysłem. To dający do myślenia wniosek i niesamowicie cenne dla nas spostrzeżenie. Teraz już widzisz czemu to taki klasyk to zadanie. Mimo, że w zasadzie nie jest specjalnie trudne, to fajnie pokazuje o co chodzi w tym sporcie jakim jest programowanie. Programiści rzadko są posądzani o kreatywność, a tymczasem prawda bywa zupełnie inna. Owszem, często w programowaniu mamy do czynienia z czystą deweloperką i tworzeniem kodów na potęgę, ale nie można nam też odmówić chwil bardzo kreatywnych i jednocześnie pasjonujących i napawających satysfakcją. Liczy się też w tym sporcie podejście typu, a co by było gdyby, czyli tzw. myślenie out of the box. Mam tu na myśli przewidywanie właśnie przypadków szczególnych, rozkładanie wszystkiego na scenariusze, powiedzielibyśmy analizowanie. Komputery zdają się przyciągać myślące w ten sposób osoby jak magnes. Na ekranie widzisz fajną, choć może nieco zbyt pompatyczną, myśl Larry'ego O'Brien'a i Bruce'a Eckela, autorów m.in. książki Thinking in C Sharp. Ja bym to podsumował inaczej. Po prostu jako programista musisz być trochę jak dziecko. Nigdy nie przestawaj się dziwić i myśl niestandardowo, z zupełnie innej niż wielu ludzi perspektywy. Okej. Okay. To tyle rozważań w tym zadaniu. Przyznasz, że rzeczywiście jest to cenny przykład na każdym kursie programowania. Zbliżamy się powoli do końca tego odcinka. Jest on krótszy niż zazwyczaj, ale to głównie dlatego, iż w przypadku projektów, czyli zadań praktycznych, postanowiłem trzymać się reguły jedno zadanie to jeden odcinek, co jest myślę optymalną proporcją, bo nie ma co mieszać kilku zadań naraz, jeżeli nie ma między nimi żadnego związku, żadnego wspólnego mianownika. W przypadku odcinków poświęconych praktyce pojawia się też pewna nowość. No tak, samo wyrażenie zadanie domowe kojarzy nam się pewnie pejoratywnie, ale uwierz mi, że to skuteczna forma nauki. Zresztą, wy, moi widzowie, o tym doskonale wiecie, nawet w korespondencji prosiliście niejednokrotnie o zadania do samodzielnego wykonania po zakończeniu oglądania filmu. Świadczy to tylko o tym, że naukę traktujecie serio i chcecie po prostu inwestować w tę zdobywaną wiedzę i ją utrwalać. Świadczy to też trochę o deficycie praktyki na początku kursu programowania, ale tego nigdy nie da się uniknąć. Zadanie na dziś jest następujące. Napisz program, który wczyta od użytkownika 5 liczb z przecinkiem, po czym wypisze na ekranie tę liczbę, która ma wartość najbardziej zbliżoną do średniej z wszystkich pięciu liczb. Można też pokazać, ile ta średnia wynosi. Czyli na przykład ktoś podał takich 5 liczb. Średnia wynosi 3.362. Najbliżej średniej jest zatem liczba 3.42 i nasz program powinien to wypisać na ekranie. Blisko jest też 3.14, no ale nie jest aż tak blisko jak 3.42, prawda? Okej, okay, więcej nie podpowiadam. Jeżeli chodzi o sprawdzenie poprawności swojego rozwiązania, to póki co pokażę Ci teraz trzy testy do przeprowadzenia na slajdzie. Jeżeli program zadziała dla wszystkich przypadków, to istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że jest wykonany prawidłowo. Mam też gorącą prośbę o nie zasypywanie mnie kodami do sprawdzenia, ponieważ jeśli będę chciał odpowiedzieć wszystkim, to nie wystarczy mi czasu na tworzenie kolejnych odcinków, niestety. Chciałem też serdecznie podziękować za wszystkie maile i miłe słowa. Cieszę się, że kurs jest interesujący i że włożona w to ciężka praca procentuje. Swoją drogą to zdradzę Wam, iż wkrótce oprócz tego kursu C, równolegle uruchomię drugi. Nazwę to kursem obiektowego C, a rozpoczniemy tam od poznania właśnie podejścia obiektowego, po to, żeby docelowo pisać programy okienkowe, już nie tylko w konsoli. Oczywiście odcinki będą się pojawiały i w tym kursie, i w tym. Nie macie pojęcia ile projektów do wykonania i wiedzy do zdobycia jest jeszcze przed obiektówką. Ten drugi kurs to taki ukłon wobec tych, którzy chcieliby już teraz czegoś więcej, czyli poznać podejście obiektowe, no bo powtórka jest fajna, ale zawsze człowiek chce się rozwijać, co jest jak najbardziej naturalne i pożądane. To wszystko wkrótce, jednak proszę o wyrozumiałość, bo czasu mam naprawdę mało. Oczywiście docelowo te dwa kursy zostaną połączone w końcu w jeden, naprawdę solidny kurs C++ w polskim internecie, od podstaw w konsoli, do obiektówki i programów okienkowych. To tyle spraw organizacyjnych. Pozostaje mi już się tylko pożegnać i do usłyszenia w kolejnych produkcjach. Pozdrawiam serdecznie.